Dzień dobry kochani, witam Was po raz kolejny na tym kanale. Jak dobrze liczę, to już chyba szósty raz, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przychodzę do Was z taką sprawą, która we mnie osobiście wzbudza skrajne emocje, bo jest to sprawa, której nie ma dosłownie żadnych śladów. Nie wiadomo, co się stało. Zniknęło dziecko i po prostu można odnieść wrażenie, że rozpłynęło się gdzieś w powietrzu. Nie ma żadnych śladów, wszystkie zeznania świadków są niepotwierdzone. Tak naprawdę wszystkie teorie można, tak jak zresztą ostatnim razem, w ostatnim podcaście, do którego Was serdecznie zapraszam, wszystkie te teorie można w bardzo łatwy sposób wykluczyć i sprowadzić do tak naprawdę bajek. Każda ta teoria może być zarówno prawdziwa, jak i nieprawdziwa, jednocześnie żadna nie jest potwierdzona. W tej sprawie nie ma żadnych oskarżonych, nie ma wskazanego żadnego winnego. I tak naprawdę do dziś, choć minęło już 20 lat, nie wiemy, co się stało i nadal czekamy na jakiekolwiek wyjaśnienia. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu o zaginięciu wtedy 7-letniego Kairona Hormana. Zapraszam. Kairon Horman przyszedł na świat 9 września 2002 roku w Portland w stanie Oregon. Jak więc łatwo obliczyć, za miesiąc obchodziłby on swoje 20 urodziny. Na świat przyszedł jako dziecko Kaina Hormana i Desire Young. Rodzice wzięli rozwód, gdy matka była jeszcze w 8 miesiącu ciąży, więc gdy Kairon przyszedł na świat, został z matką. Małżeństwo rozstało się jednak w zgodzie i zgodzili się razem wychowywać swojego syna. Kairon mieszkał z matką aż do momentu, gdy ta ciężko zachorowała. I jak podają niektóre źródła, chorobą tą była niewydolność nerek na skutek zażywania zbyt dużej ilości leków na receptę. Kobieta leczyła się w Kanadzie, więc nie miała fizycznej możliwości sprawowania pełnej opieki nad synem, dlatego też opiekę przejął jego ojciec. Ojciec natomiast pracował jako inżynier w firmie Intel, więc potrzebował on pomocy. Potrzebował opiekunki dla syna, która zajęłaby się nim w czasie, kiedy jego po prostu nie ma w domu. Bo możemy tylko przypuszczać, jak wiele godzin Kane spędzał w tamtym okresie w pracy. Wybór szybko padł na Terry Moulton i myślę, że w tym momencie warto sobie trochę więcej opowiedzieć o tej kobiecie, o tym, skąd pochodziła, czym się zajmowała, zanim trafiła na rodzinę Kane'a, zanim jakimś sposobem weszła do tej rodziny, bo to też jest tutaj bardzo ciekawy wątek. A zatem Terry Moulton urodziła się 14 marca 1970 roku w Roseburgu. Kobieta pracowała zawodowo jako nauczycielka, ale niestety miała ona problem z alkoholem i już w 2005 roku została złapana przez policję, kiedy właśnie w stanie upojenia alkoholowego prowadziła samochód. Została skierowana na odwyk, ponieważ w jej papierach nie było jeszcze wtedy żadnych przestępstw, nie była wcześniej notowana. Tak naprawdę nie było na nią nic więcej, prócz tego, że właśnie wtedy kierowała tym pojazdem pod wpływem alkoholu. Dlatego też cała sprawa skończyła się tylko na odwyku. Ale niestety prywatnie dla Terry miało to dużo większe konsekwencje, ponieważ została wtedy wyrzucona z pracy w szkole. Jej problemy z alkoholem się jednak wtedy nie skończyły, bo podobno, jak mówią niektóre źródła, miała je zarówno wcześniej, jak i później. Po całej tej sytuacji kobieta miała problem ze znalezieniem kolejnej pracy, dlatego też ta praca u Kane'a, to opiekowanie się małym Kaironem, spadło jej jakoby z nieba. Tak naprawdę uratowała jej wtedy życie, można tak powiedzieć, no bo nie mogła znaleźć żadnej pracy, była już notowana, przeszła odwyk, więc w jakiś sposób pewnie była skreślona już w swoim zawodzie. A teraz dostała szansę od losu, żeby znaleźć w końcu pracę. I móc normalnie pracować po całej tej sytuacji, która ją spotkała. Terry jednak nie próżnowała, bo bardzo szybko weszła w romans z Kane'em, choć podobno, jak podają niektóre źródła, ten romans miał zacząć się już w 2001 roku i miał on być powodem ku rozwodowi Kane'a z Desire. Choć, jak podają niektóre inne źródła, powodem tym miało być po prostu niedopasowanie charakterów, jakieś różnice, których miało się już nie dać pogodzić,
Więc tutaj tak naprawdę ciężko stwierdzić, kiedy ten romans się zaczął, bo niektóre źródła podają także, że romans ten zaczął się w momencie, kiedy rozwód był już finalizowany lub został już sfinalizowany. Dlatego wiemy, że Terry miała romans z Kane'em, nie wiadomo jednak do końca, kiedy on się zaczął. I zapomniałam wspomnieć, ale w tej sytuacji jest naprawdę bardzo dużo takich sytuacji, gdzie są jakieś informacje, ale w innych źródłach są podawane zupełnie inne albo w ogóle zupełnie sprzeczne. Bardzo wiele informacji, które mamy, to tak naprawdę są domysły, to są jakieś informacje, które gdzieś tam podał ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych. Jest jakiś świadek, ale tak naprawdę większość z tych informacji nigdy nie zostały potwierdzone. Organy ścigania nie potwierdzają tych informacji, więc tak naprawdę nie wiadomo, które z nich są prawdziwe, czy tak naprawdę którekolwiek są. Romans natomiast jest jak najbardziej prawdziwy, nie wiemy tylko, kiedy tak naprawdę się on zaczął. Ale kończąc już tą jakże potrzebną w tym momencie dygresję, para wzięła ślub w Kauai na Hawajach i miało to miejsce w kwietniu 2007 roku. I tym samym sposobem Kane, Kyron, Terry, James i Quinn zamieszkali razem. I James i Quinn to byli ci synowie Terry z pierwszego małżeństwa. Mąż kobiety, Kane, był bardzo zamożny, więc Terry nie musiała pracować. W zamian za to opiekowała się dzieckiem Kane'a z pierwszego małżeństwa, czyli właśnie naszym Kyronem. Małżeństwo wydawało się być całkiem zgodne. Terry dostawała prezenty od męża, w pewnym momencie dostała nawet od niego Forda Mustanga. W 2008 roku, czyli rok po ślubie, na świat przyszła ich prawowita córka imieniem Kiara. Ale niestety w tamtym momencie Terry zapadła na depresję poporodową, która wywołała kryzys w ich małżeństwie. Do tego wszystkiego doszły jeszcze kłótnie Jamesa, czyli tego młodszego syna z pierwszego małżeństwa Terry, z Kane'em, czyli właśnie z jej nowym mężem. I ta cała sytuacja, te napięte relacje w domu doprowadziły do tego, że w lutym 2010 roku James się wyprowadził i miało to podobno mieć miejsce pod presją ojczyma, i zamieszkał ze swoimi dzieckami. W tamtym samym czasie Desiree poczuła się już lepiej, ale niestety podczas całego leczenia narobiła sobie długów, musiała oddać 30 tysięcy dolarów, które miały pokryć koszty jej leczenia. W tamtym czasie zamieszkała więc ze swoimi rodzicami w Medford w Oregonie. To wszystko po to, aby w jakiś sposób ograniczyć swoje wydatki, nie musieć płacić chociażby czynszu i rachunków, a tylko dorzucać się swoim rodzicom i przez to zaoszczędzić trochę pieniędzy i za to zapłacić swoje długi za leczenie. W tamtym czasie więc Desiree mieszkała jakieś 5 albo nawet 6 godzin drogi samochodem od swojego syna, jednakże jak najczęściej starała się z nim spotykać, każdą wolną chwilę poświęcała temu, aby właśnie do Kierona pojechać i spędzić z nim trochę czasu. I to był taki czas, w którym Desiree na nowo zaczęła w jakiś sposób układać sobie życie, bo poznała wtedy Tony'ego Junga, detektywa, z którym się związała i zaczęła wiązać z nim swoją przyszłość. Jak więc widzimy, można odnieść wrażenie, że w tamtym okresie czasu wszyscy związani z tą historią ludzie jakoś poukładali sobie swoje życie, to wszystko zaczęło jakoś wyglądać, wchodzić na dobre tory. Ale cała ta złudna normalność runęła jak domek z kart 4 czerwca 2010 roku. I to jest właśnie ten dzień, w którym tak na dobrą sprawę rozpoczyna się nasza historia. 7-letni Kyron uczęszczał wtedy do szkoły podstawowej Skyline i tego dnia, właśnie 4 czerwca, był to piątek, w szkole miały miejsce targi naukowe. Te targi to była taki czas, kiedy przez szkołę przewijało się naprawdę bardzo dużo osób. Dzieci robiły swoje projekty, przychodziły ze swoimi rodzicami. Taki bardzo radosny czas, kiedy po prostu dzieci mogły się wykazać, pokazać też wszystkim innym, wszystkim swoim znajomym swoje pasje i zainteresowania. I z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, był to też wtedy ostatni tydzień szkoły i tak naprawdę dzieci już raczej żyły wakacjami. Cieszyły się z tego, że już w przyszłym tygodniu będą mogły odpocząć od szkoły, dłużej pospać, spędzić trochę czasu ze swoimi przyjaciółmi na innych zajęciach niż tych szkolnych i będą mogły spędzić trochę czasu rozwijając siebie i swoje pasje. Więc jak widać, był to taki bardzo radosny, szczególny dzień.
Chiron na tę okazję przygotował projekt o żegotkach drzewnych, ponieważ jego wielką pasją była nauka i zwierzęta. Dlatego też, jak mówiła później jego rodzina, najbardziej uwielbiał wycieczki do ogrodów zoologicznych czy oceanariów. Ale jednak najbardziej udany wyjazd to był dla niego wyjazd do Disney World w 2008 roku. Więc jak widać, nie tylko zwierzętami i nauką siedmiolatek żyje, ale także zabawą. No i tak było też w przypadku Chirona. Chiron zwykle dojeżdża do szkoły autobusem, no ale tego dnia, jako że musiał przetransportować swój projekt, jego macocha powiedziała, że go ze sobą weźmie, że go zabierze i odstawi do szkoły. Nie dziwi to zbytnio, bo kiedy spojrzymy na zdjęcia Chirona z jego pracą, to była ona dość pokaźnych rozmiarów. Tak naprawdę, kiedy chłopak stoi koło niej, to ta praca stoi na jakimś stoliku czy krześle, ale jest ona nawet troszeczkę wyższa od niego. Przed samym wyjściem z domu Kane powiedział synowi, że jest z niego dumny, że tak ciężko pracował nad swoim projektem naukowym i obiecał mu, że po szkole, jak podają znowu dwie różne wersje, albo pograją razem na Nintendo, albo pójdą razem na lody. Kane powiedział synowi, że go kocha, Chiron odpowiedział mu tym samym i razem ze swoją macochą i siostrą Kiarą wsiedli razem do białego pick-upa Forda F-250, który należał do jego ojca. I to niestety był ostatni raz, kiedy Kane widział swojego syna. O 8 rano Terry zajechała pod szkołę i razem ze swoim przybranym synem i córką poszli razem do szkoły, skierowali swoje kroki od razu na drugie piętro, gdzie znajdowała się klasa, w której Chiron miał mieć swoją pierwszą lekcję. Tam chłopiec zostawił swoją kurtkę i plecak i stamtąd razem udali się na festiwal naukowy, na którym Terry zrobiła chłopcu zdjęcie z jego pracą i jeżeli spojrzymy na to zdjęcie, wrzucę wam je tutaj, możecie je teraz zobaczyć, to chłopiec wygląda na bardzo szczęśliwego. Wygląda na zadowolonego ze swojej pracy, na dumnego, że zrobił ją sam. I nie można odnieść tutaj wrażenia, że jest czymś zmartwiony, czy coś go stresuje. A jak już wiadomo, było to ostatnie zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiono Chironowi. Wiadomo, że chłopiec wyszedł później z festiwalu i udał się do biblioteki, żeby oddać książki. Przywitał się z jedną nauczycielek, która była wychowawczynią pierwszej klasy. Ta zapamiętała tą sytuację, ale powiedziała, że już więcej go nie widziała. O godzinie 8:45 zadzwonił dzwonek. Uczniowie zbierali się pod klasami i mieli wspólnie podziwiać swoje prace razem ze swoimi rodzicami i innymi nauczycielami. Lekcje natomiast miały zacząć się dopiero godzinę później, o godzinie 9:45. Chiron poszedł z Terry w kierunku swojej sali. Jak zwykle mieli to w zwyczaju, ścigali się na schodach. I Chiron wygrał ten wyścig. Kobieta, jego przybrana matka, widziała go po raz ostatni, kiedy ten szedł do klasy, pożegnała się z nim i wyszła. Spod szkoły pojechała do apteki w sklepie Fred Meyer, ponieważ miała zrealizować receptę, którą lekarz przepisał jej córce na ból ucha zaledwie dzień wcześniej. Wykonała rundkę po dwóch sklepach Freda Meyera, sklepu z rękodziełem, zajechała również do pralni. W międzyczasie spotkała swoją koleżankę André, która później potwierdziła, że z nią rozmawiała. Koniec zakupów miał miejsce o godzinie 10:10, po czym kobieta wybrała się na ponadgodzinną przejażdżkę samochodem po polnych drogach i tłumaczyła się ona tym, że miało to na celu uspokoić jej córkę, którą bolało ucho. Troszkę specyficzny sposób na to, żeby dziecko przestało cierpieć z bólu. Po godzinie, około godziny 11:39, kobieta stawiła się na siłowni, gdzie odbywała trening, który skończył się po godzinie, czyli o godzinie 12:40. 30 minut później kobieta miała już być w domu. O 13:21 dodała na Facebooka zdjęcie chłopca z targów, które zrobiła tego samego dnia, zaledwie kilka godzin wcześniej. A o 14 do domu miał wrócić jej mąż, Kane. O 15:30 Kane, Terry i ich córka wyszli razem na przystanek, żeby odebrać z autobusu syna Kane'a. Ale kiedy wszystkie dzieci wyszły już z autobusu, rodzice przerażeni zauważyli, że w środku nie ma Chirona.
Zapytali więc kierowcy, ale ten powiedział, że Kejron w ogóle nie wsiadł do tego autobusu tego dnia. I znów, jak podają różne źródła, kazał zadzwonić lub sam zadzwonił do szkoły, aby tę sprawę wyjaśnić. Jak się szybko po tym telefonie okazało, chłopca wcale tego dnia na lekcjach nie było, jego obecność na ani jednych zajęciach nie została odnotowana. Zaraz po tym telefonie rodzice pojechali do szkoły, ale sekretarka, która z nimi rozmawiała, postanowiła już nie zwlekać, nie czekała na ich pojawienie się w szkole, tylko od razu o godzinie 15:46 wykonała telefon na 911 i zgłosiła zaginięcie małego Kejrona funkcjonariuszom policji. Jeżeli interesujecie się sprawami z tego regionu świata albo macie jakiekolwiek pojęcie na temat stanowego prawa, to pewnie macie świadomość, że w tym kraju, jeżeli dziecko nie stawi się w szkole, a jego obecność nie została, nieobecność nie została wcześniej zgłoszona przez rodziców, to wykonuje się do nich telefon, żeby zapytać i poinformować, że dziecka nie ma i zapytać, czy rodzice o tym wiedzą, czy są tego świadomi. W tej sytuacji jednak takiego telefonu nie wykonano. I możecie się zastanawiać, dlaczego nie miało to miejsca. Otóż podobno miało być to nieporozumienie. Terry dzień wcześniej, czyli 3 czerwca, powiedziała nauczycielce, z którą Kejron miał pierwszą lekcję, że ten ma zaplanowaną wizytę u lekarza na piątek. Z tym, że Terry chodziło o piątek za tydzień, czyli ten 11 czerwca. A oczywiście nauczycielka pomyślała, że Terry ma na myśli ten pierwszy piątek, ten, który miał nastąpić kolejnego dnia, czyli ten 4 czerwca, kiedy odbywały się targi. Dlatego też nieobecność chłopaka na porannych zajęciach wcale jej nie zdziwiła. Jeżeli jednak, tak jak już mówiłam, wgłębimy się w tamten czas, okaże się, że następnym tygodniu nie miało już być szkoły, to miały już być wakacje. Dlaczego zatem Terry miała informować nauczycielkę, że chłopiec ma wizytę u lekarza w wakacje? I to jest taki pierwszy, ale jak już pewnie się domyślacie, nie ostatni moment w tej sprawie, gdzie ludzie zaczęli się zastanawiać, czy Terry mówi prawdę i czy to nie ona przypadkiem stoi za zniknięciem swojego przybranego syna. O 16:33 w szkole i domu Hormanów pojawili się pierwsi policjanci. 65 detektywów i ochotnicy rozpoczęli przeszukiwanie szkoły i terenu w promieniu 3 km od niej. Poszukiwania trwały przez cały weekend i przyłączyło się do nich FBI oraz Gwardia Narodowa. Przesłuchano wszystkich pracowników i uczniów szkoły. Terry zamówiła w tym czasie i rozkleiła 1000 plakatów informujących o zaginięciu Kejrona. 13 czerwca policja oznajmiła, że poszukiwania zostały zakończone, a sprawa stała się śledztwem kryminalnym. W poszukiwaniach brało udział 1300 osób, co czyni je największymi poszukiwaniami w historii Oregonu. W tamtym czasie władze oferowały $250,000 za informację, gdzie jest Kejron, i setki poszukiwaczy przeszukiwało ten teren w pobliżu szkoły, przeprowadzało kontrolę, pukając od drzwi do drzwi, pytając ludzi, czy czegoś nie widzieli. A FBI, które przeprowadzało wtedy też swoje śledztwo, zostało do niego włączone, przesłuchało 200 kolegów z klasy Kejrona, ich rodziców, którzy również zostali poproszeni o pomoc w śledztwie. Pod koniec 2010 roku nagroda wzrosła do $50,000. Parę dni po zaginięciu Kejrona Terry zaczęła udostępniać na swoim Facebooku różne posty. Między innymi na jednym z nich poinformowała, że idzie na siłownię. I ludzie strasznie się do tego przyczepili, że jak to może tak być, że zaginęło jej dziecko, które no, niby nie było jej, ale tak naprawdę je wychowała od małego. To jak ona może teraz tak po prostu pójść sobie na siłownię i nie szukać go, kiedy tak naprawdę wszyscy inni w tym miasteczku poruszają niebo i ziemię, żeby go znaleźć. Ale tak naprawdę Kane, jej mąż, ją usprawiedliwiał. Uważał, że kobieta zawsze dużo ćwiczyła, swego czasu przecież uczestniczyła nawet w zawodach kulturystek. Poza tym mówił, że on sam poszedł z nią na tę siłownię, bo to właśnie śledczy kazali im zacząć żyć normalnie i tak jakby nigdy nic się nie stało, żeby sami nie zwariowali. Zresztą zależy, jak spojrzymy na tę sprawę, bo z drugiej strony kobieta wstawiała 1000 000 postów o Kejronie w tamtym czasie,
A to był tylko taki jeden, w którym poinformowała, że idzie na siłownię, i to tak zbulwersowało ludzi, bo akurat przez chwilę zdarzyło jej się robić coś innego. Ale jak w ogóle Chiron wyglądał? Bo wiemy, że zaginął, ale jak wyglądał w momencie tego zaginięcia, jaki opis podaje FBI? A więc Chiron Horman miał wtedy 7 lat, brązowe włosy, niebieskie oczy, 3 stopy i 8 cali wzrostu, czyli około 112 cm. Ważył około 50 funtów, czyli jest to około 23 kg. Na czole miał wyraźne znamie w kształcie litery V. Chiron był wtedy widziany w czarnej koszulce z zielonymi literami CSI i odciskiem dłoni, jak zresztą widać na tym ostatnim jego zdjęciu, które później Terry wrzuciła do internetu, i czarnych spodniach, białych skarpetkach i czarnych tenisówkach Skechers z pomarańczowymi wykończeniami. Nosił on wtedy okulary w metalowych oprawkach. Wracając jednak do Terry, parę dni po zaginięciu Chirona, została ona przebadana wariografem, na co się zgodziła. I pierwszy wynik, w zależności od tego, jakie źródła czytamy, podają, że albo wyszedł on niejednoznaczny, albo że Terry go oblała. Drugi test natomiast miał zostać przez nią oblany. Policja więc zaczęła się jej bardziej przyglądać, a jej telefon zaczął być podsłuchiwany. Policja śledziła także jej SMS-y i maile. Okazało się, że miała ona pisać SMS-y do znajomych, że jak napisała, widziała jak Chiron odprowadzany jest do klasy z opiekunem, jakimś mężczyzną, a na liście opiekunów nie było przecież żadnych mężczyzn. Kobieta miała alibi, jak mówiła, zwiedzała wtedy sklepy, robiła zakupy, pojechała na siłownię, do pralni, dopiero później wróciła do domu. W międzyczasie miała spotkać koleżankę Andreę, która, jak już mówiłam, potwierdziła jej alibi, ale potwierdzały to także paragony ze sklepów, w których akurat była i robiła zakupy, a także monitoring. Ustalono także, że gdzieś dzwoniła około godziny 10:40 podczas przejażdżki samochodowej, ale nie ujawniono, z kim wtedy rozmawiała. Sygnał ten odebrała wieża na wyspie Sławie. Początkowo myślano, że kobieta na niej była, choć nie miała żadnego powodu, żeby tam być. Jak się później okazało, najprawdopodobniej kręciła się gdzieś w pobliżu, no i po prostu ta wieża telefoniczna ściągnęła to połączenie, gdyż monitoring na moście, przez który trzeba się dostać na tą wyspę, jej nie zarejestrował. Jej samochód nie poruszał się nigdzie w obrębie tej kamery, a z tego co zrozumiałam, nie ma innej możliwości, żeby na tę wyspę się dostać. Policjanci przeszukali również okolice tego mostu, ale nie było tam żadnych szczegółów, żadnych poszlak, które mogłyby sugerować, że kobieta tam była i tam przebywała. Na początku sierpnia 2010 roku zarówno matka chłopca, czyli Desiree Young, jak i Kane zostali wezwani do sądu i zeznawali podczas przesłuchania przed ławą przysięgłych, podobnie jak dyrektor szkoły Skyline Elementary. W grudniu 2010 poinformowano, że ława przysięgłych nie przedstawiła jeszcze przekonujących dowodów i tak naprawdę nie ma żadnego aktu oskarżenia przeciw komukolwiek w tej sprawie. W tamtym czasie okazało się, że zarówno Terry, jak i jej kilka najbliższych przyjaciółek zaopatrzyły się w karty SIM i telefony, które nie były naznaczone podsłuchem, ponieważ, jak same powiedziały, chciały mieć ze sobą kontakt, ale chciały mieć też trochę prywatności. Były świadome tego, podejrzewały, że ich telefony są na podsłuchu, a maile i SMS-y są przeglądane i monitorowane przez funkcjonariuszy, dlatego dokonały właśnie takich zakupów. Koleżanki Terry zostały więc wezwane na przesłuchanie przed ławą przysięgłych i jedną z nich była Didi Spisher, najlepsza przyjaciółka Terry, która, jak opisują organy, była niezwykle chętna do współpracy. I zezwoliła na przeszukanie jej własności i samochodu, a także na 3-godzinne przesłuchanie przez detektywów. Podobno miała ona pomóc Terry w zakupie telefonu komórkowego, którego nie można namierzyć. Spisher pracowała w farmie niedaleko domu Hormanów i 4 czerwca nie było jej na przerwie obiadowej. Nie odbierała także telefonów od swojego szefa, a znaleziono ją dopiero około godziny 13,
swoją nieobecność na przerwie i nieodbieranie telefonów tłumaczyła tym, że pracowała w odległej części farmy i straciła rachubę czasu, a swój telefon zostawiła w samochodzie, więc nie mogła wiedzieć, że dzwoni. Właściciel ogrodu twierdzi, że Didi wyszła nagle około godziny 11:30 i wróciła do pracy dopiero około godziny 13:00. Kiedy policja zaczęła grzebać w sprawie Didi, okazało się, że ona także ma swoje za uszami, bo pobierała zasiłek dla bezrobotnych, a do tego pracowała zarobkowo na farmie, nie zgłaszając tego faktu władzom. W czerwcu 2012 roku Desiree wytoczyła sprawę cywilną Terry, oskarżając ją tym samym o to, że to ona uprowadziła jej syna i zażądała od niej 10 milionów dolarów zadośćuczynienia. Na początku października 2012 roku w tej sprawie zwrócono się do Didi Spisher, żeby to właśnie ona odpowiedziała adwokatom Desiree na parę pytań. Zgodziła się, ale nie chciała za bardzo odpowiadać na pytania adwokatów, jeżeli już mówiła, to tylko o sobie, a nie o Terry. Powoływała się na piątą poprawkę. Spisher odmówiła także odpowiedzi na którekolwiek ze 142 pytań, jakie zadano jej podczas zeznań. Wśród tych pytań było kilka dotyczących miejsca pobytu 4 czerwca 2010 roku i jej kontaktu z Terry tego dnia. Odmówiła również zidentyfikowania zdjęcia Kyrona, niezależnie od tego, czy spotkała go wcześniej, czy nie, i czy znała jego ojca Kane'a. Podczas zeznań złożonych przez Kane'a na oddzielnym przesłuchaniu w tym samym roku, stwierdził, że policja powiedziała mu, że mają bardziej prawdopodobne powody, by sądzić, że Terry Horman była zamieszana w zniknięcie Kyrona niż 2 lata temu. W lipcu 2013 roku Desiree Young wycofała pozew przeciw Terry Horman, ponieważ doszła do wniosku, że ten pozew może więcej zaszkodzić niż pomóc i tym samym zaszkodzić w poszukiwaniach jej syna. W międzyczasie podczas sprawdzania przez funkcjonariuszy maili i SMS-ów Terry natrafiono na erotyczne SMS-y, które kobieta wysyłała do Michaela Cooka, przyjaciela swojego męża, którego ona sama poznała w czasie poszukiwań Kyrona i z którym, jak później się okazało, kobieta miała romans, który rozpoczął się miesiąc po zaginięciu dziecka. Jak kobieta później sama przyznała, ten romans miał być rewanżem za rzekomy romans, za rzekomą zdradę Kane'a. Kobieta podobno chciała wnieść pozew o rozwód, ale wcześniej chciała się jeszcze na mężu jakoś odgryźć, jakoś się na nim zemścić. No i doszła do wniosku, że romans z jego znajomym, z jego podobno jakimś przyjacielem, to będzie całkiem dobry pomysł na to, żeby się na nim zemścić. Jak odkryła policja, SMS-y były całkiem jednostronne, to tylko Terry wysyłała jakieś sprośne treści i to tylko ona wysyłała zdjęcia. Jedyne zdjęcie, które ona dostała od Michaela, to było zdjęcie z jakiejś turystycznej wycieczki, na którą się wybrał. Ale podobno romans ten miał miejsce także w świecie fizycznym, więc raczej Michael sam się na niego zgodził w którymś momencie. Warto też w tym momencie wspomnieć, że jeżeli chodzi o ten rzekomy romans Kane'a, to nie ma na niego żadnych dowodów. Tak naprawdę nic nie wiadomo o tym, żeby ten romans naprawdę miał miejsce. Policja niczego nie znalazła w jego SMS-ach ani mailach, więc najprawdopodobniej nic takiego nie miało w tej sytuacji miejsca. Chyba że znowu policja coś wie, ale tego nie mówi, nie potwierdza i nie dementuje plotek. W tamtym czasie policja przesłuchała również Rudego Sancheza, o ile dobrze czytam jego imię, który był ogrodnikiem rodziny Horman i na początku 2010 roku miał on spotkać się w Terry w restauracji, gdzie kobieta miała zaoferować mu 10 tysięcy dolarów za pozbycie się jej męża. Tyle miał podobno nosić przy sobie zwykle Kane. Cała sytuacja miała być zaaranżowana na napad rabunkowy, który tragicznie się zakończył i Kane zmarł. I ogrodnik miał zabrać sobie te pieniądze i zniknąć i tak cała sytuacja miała się zakończyć. Do tego Rudy Sanchez dostał od Terry propozycję seksu. Obie propozycje on wtedy odrzucił, ale nikomu o tym nie powiedział aż do tamtego przesłuchania w 2010 roku. Policja, wpadając na ten trop, uknęła intrygę,
Posłali Sancheza do domu Terry, montując mu tym samym podsłuch. Miał on w rozmowie zacząć mówić o tym zabójstwie Kane'a, do którego nie doszło. Ale kobieta wyczuła, że coś jest nie tak i kiedy Sanchez zaproponował, że może jednak to zrobią, że on się zgadza, to kobieta zaprotestowała i zadzwoniła na policję. I tutaj zaczynają się kolejne domysły. Czy kobieta tak dobrze grała, domyśliła się, że Sanchez kłamie i dlatego zadzwoniła na policję, żeby zmyć z siebie jakieś domysły, żeby pozbyć się podejrzeń, oddalić je od siebie, a zwrócić się tym samym na Sancheza, no bo przecież jeżeli nie było takiej propozycji, no to wszystko wskazuje na to, że Sanchez kłamie. Ale właśnie, dlaczego Sanchez miałby kłamać? I są tutaj dwie teorie. I według pierwszej z nich mężczyzna miał zostać zmuszony do tych zeznań, miał zostać zmuszony do tego, żeby pójść do kobiety z podsłuchem, powiedzieć o morderstwie. A i tak naprawdę miała zmusić go do tego policja i grozić mu, że jeżeli on tego nie zrobi, to wtedy deportują go do kraju, z którego on do Stanów przyjechał. Druga teoria głosi, że kobieta odrzuciła kiedyś jakieś jego rzekome zaloty i teraz mężczyzna chce się na niej zemścić, chce wrobić w ją w jakieś płatne morderstwo, tylko po to, żeby po prostu dokonać zemsty za to, że ona go kiedyś odrzuciła. Tak naprawdę policja wtedy uwierzyła w zeznania Sancheza. Z perspektywy czasu zakłada się jednak, że historia Sancheza była kłamstwem. I to z jednego prostego powodu. Sanchez nie mówił i dalej nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Podczas jego zeznań musiał obecny być tłumacz. I żebyśmy dobrze się zrozumieli, ja uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, że ten tłumacz tam był. Przynajmniej mamy pojęcie i pewność, co chciał przekazać Sanchez i policjanci mają pewność, co Sanchez powiedział. Komunikacja przynajmniej przebiegła na jakimś dobrym poziomie, bo jak już wiemy, w niektórych sprawach tych tłumaczy brakuje i później wychodzą jakieś dziwne kwiatki, nie wiadomo co kto komu powiedział, ludzie przyznają się do morderstw, bo tak naprawdę nie wiedzą, o czym się do nich mówi. Więc bardzo dobrze, że akurat w tej sprawie policjanci stanęli na wysokości zadania i załatwili tego tłumacza, że ten tłumacz był po prostu obecny podczas tych przesłuchań. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas rzekomej rozmowy z Terry tłumacza nie było. I właśnie Sanchez, średnio radzący sobie z językiem angielskim, mógł nie do końca zrozumieć albo niesłusznie zrozumieć to, co Terry chciała mu przekazać. Choć zdaję sobie sprawę, że brzmi to troszeczkę naciąganie, bo ciężko jest raczej pomylić propozycję wyjścia razem na obiad z propozycją morderstwa męża za 100 tysięcy dolarów. No, ale przypuszczalnie mogło tak być. Więc zostawmy to, po prostu idźmy dalej. Sanchez mógł nie zrozumieć, co Terry chciała mu powiedzieć i tu postawmy kropkę. Tak samo mogło to zadziałać w drugą stronę, ponieważ Terry nie mówiła po hiszpańsku, a to był ojczysty język naszego Sancheza. Stąd też ta komunikacja mogła nie przebiegać na wystarczająco dobrym poziomie. I trzecią kwestią jest tutaj to, kto umawia się w restauracji, żeby omówić szczegóły płatnego morderstwa własnego męża. Bo nad tym trzeba się zastanowić, bo Sanchez był ogrodnikiem rodziny, więc tak naprawdę przebywał na terenie ich posesji, więc wystarczyło porozmawiać o tym już na terenie tej posesji, chociażby w domu czy w ogrodzie. Niekoniecznie trzeba było umawiać się wtedy w restauracji, aby porozmawiać na taki temat, który ktoś mógł usłyszeć. I znów uściślając, dobrze by było, gdyby takie sprawy naprawdę wychodziły na światło dzienne, nim ktoś naprawdę przyjmie takie zlecenie. No ale niestety, nie żyjemy w tak pięknej rzeczywistości, żeby każdy płatny morderca ze swoim potencjalnym zleceniodawcą umawiali się w restauracji, w której tak naprawdę każdy może usłyszeć i każdy może ten plan zniweczyć, choć oczywiście to byłby najlepszy scenariusz dla wszystkich. Ale zostawiając już temat Sancheza i idąc dalej, Kane uwierzył policjantom i oczywiście nie ma co mu się dziwić, bo najpierw zaginął jego syn, później dowiedział się o tym, że prawdopodobnie jego żona chciała wydać na niego wyrok, więc no, nie ma mu się co dziwić, że uciekł przed żoną. Spakował swoją córkę, wsiadł do samochodu i odjechał. Wyprowadził się z domu, przesłał żonie papiery rozwodowe, tym samym składając wniosek o zakaz zbliżania się zarówno do niego, jak i do ich córki.
Kobieta w tym czasie zatrudniła najlepszego adwokata w Oregonie, a właściwie zatrudnili go jej rodzice, bo kobieta nie miała swoich pieniędzy. Przez wszystkie te lata była utrzymywana właśnie przez Kane'a i to jej rodzice musieli płacić adwokatowi. I choć zapewne jako najlepszy adwokat w stanie Oregon pobierał kolosalne wynagrodzenie, to na nic się to nie zdało, bo już 31 grudnia 2013 roku sędzia orzekł rozwód Hormanów i w nowy rok weszli już ponownie jako single. Po tym jak Kane i Kiara wyprowadzili się z domu, do Terry wprowadziła się koleżanka z siłowni Lidy Spisher, o której już zresztą całkiem sporo sobie powiedzieliśmy. Była ona dla niej wsparciem, dawała jej pocieszenie po stracie rodziny i pocieszała w momentach, kiedy Terry dostawała pogróżki od ludzi, których no, niekoniecznie znała, bo jak się okazało, jej numer, jak i tych koleżanek, o których wcześniej była mowa, wyciekł do prasy. I niestety, ale otrzymywała ona pogróżki od różnego rodzaju osób. Nie pomieszkały jednak razem długo, bo jakieś 2 tygodnie, ponieważ Kane zdobył w międzyczasie nakaz opuszczenia domu przez żonę i jej koleżankę, a kiedy te się już stamtąd wyprowadziły, zajął ich miejsce, wprowadzając się do domu z powrotem z córką, a Terry wyprowadziła się w tamtym czasie do swoich rodziców. Złożyła także wniosek o zmianę imienia i nazwiska, na co urząd się nie zgodził. I w tamtym czasie przeprowadziła się do Kalifornii, ponieważ w Oregonie przez wszystkie te sytuacje nie mogła już znaleźć żadnej pracy. Ludzie oskarżali ją o to, że to ona zrobiła coś Kane'owi, więc nie ma się co dziwić, że uciekła. Ale niestety, w Kalifornii nie było dużo lepiej, ponieważ tam zaczął się dopiero festiwal jej wybryków i aresztowań. Ale co takiego Terry robiła w Kalifornii? Otóż w 2015 roku została aresztowana za kradzież broni swojej współlokatorce, natomiast w 2016 roku dostała 2-letni zakaz zbliżania się do swojego ówczesnego partnera, Josepha Cristobala. Wszystko to przez to, że mężczyzna odkrył przeszłość kobiety, którą ta zataiła przed nim, a kiedy pytał ją o Kairona, ta miała zacząć grozić mu nożem. Mężczyzna wtedy zaczął bać się o swoje życie i doniósł na kobietę policji. Miesiąc później, w grudniu 2016 roku, Terry została aresztowana za kradzież samochodów w San Francisco. W marcu 2018 roku wzięła ona ślub z człowiekiem imieniem Jose de Jesus Vesquez Martinez i tym samym zmieniła ona swoje nazwisko na Terry Lynn Vesquez. W czerwcu 2019 roku, w 9. rocznicę zaginięcia chłopca, Desire, czyli matka chłopca, ogłosiła, że za kilka miesięcy wyda książkę o poszukiwaniach syna, a wszelkie zyski zostaną przekazane fundacji poświęconej zaginionym dzieciom. Planuje ona także stworzenie strony internetowej, na której będzie aktualizowała informacje w tej sprawie. Kobieta ogólnie bardzo dba o to, aby ta historia nie umarła śmiercią naturalną i żeby w mediach pojawiała się co jakiś czas i nie została zapomniana. Desire uważa, że to Terry jest odpowiedzialna za zaginięcie jej syna. Sprawa wciąż jest otwarta i aktywna. Taka książka o poszukiwaniach Kairona wyszła i jej autorką jest Rebecca Morris. Książka nosi tytuł Boy Missing the Search of Kairon Horman i wyszła ona w maju, 23 maja dokładnie, 2020 roku. I tak naprawdę nie mogę znaleźć informacji, czy książka ta ma coś wspólnego z matką chłopca, choć jeżeli spojrzeć na linię czasu, to podejrzewam, że tak. Więc taką książkę da się znaleźć. Jest ona chociażby na Amazonie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można sobie przeczytać. A teraz przejdźmy już sobie do teorii w tej sprawie. Oczywiście pierwszą teorią jest to, i myślę, że najwięcej ludzi w nią wierzy, że to Terry skrzywdziła swojego przybranego syna. Ale spójrzmy na to i pomyślmy, czy było to fizycznie możliwe. Bo kobieta wsiadła do samochodu i tak, możliwe, że syn wsiadł z nią, a wcale nie dotarł na lekcję. Syn poszedłby z nią do samochodu i pojechaliby po kolei do paru sklepów. I bardzo mało prawdopodobne, że kobieta zrobiła mu coś po drodze, bo musiałaby to robić w czasie jazdy, bo czas, w których widział ją monitoring, była złapana przez oko monitoringu,
nie sugerują, żeby gdzieś się zatrzymywała, żeby gdzieś tam były jakieś dłuższe przerwy. No a nie oszukujmy się, żeby zrobić krzywdę siedmiolatkowi już na pewno nie trwałoby to minutę czy dwie. A poza tym było to w centrum miasta. Raczej ktoś cokolwiek by zauważył. Zresztą myślę, że po Terii byłoby widać, że z kimś walczyła. Nie jestem w stanie uwierzyć, że siedmiolatek nie kopałby, nie walczyłby. Myślę, że robiłby cokolwiek, żeby zostać przy życiu. Ale po Terii nie było widać żadnych śladów. Spokojnie chodziła po sklepach, robiła zakupy, rozmawiała ze swoją koleżanką, zresztą potwierdzają to oczywiście zarówno paragony, jak i monitoringi ze sklepów. Jest też jedna teoria, która mówi, że Terry nie działała sama, że zabrała syna ze szkoły, ten siedział w samochodzie przez cały czas, kiedy robiła ona zakupy. I w to można uwierzyć, no bo przecież to na pewno nie byłby pierwszy raz, kiedy chłopiec czekał, aż jego mama, nazwijmy ją tak, skończy zakupy. Ale Terry dotarła na siłownię dopiero o godzinie 11:39, a Didi, jej przyjaciółka, zniknęła z widoku swojemu szefowi. I zresztą sam ten szef twierdzi, że wyszła z pracy o 11:30. Czy zatem jest możliwe, że w 10 minut kobieta zdążyła oddać syna swojej przyjaciółce, a ta w półtorej godziny zdążyła się go pozbyć albo gdzieś go zawieźć, nie wiem, coś z nim zrobić w każdym razie, i wróciła do pracy jakby nigdy nic? Teoretycznie półtorej godziny to jest całkiem sporo czasu, ale jeżeli spojrzymy na to, że kobieta nie miała wtedy samochodu, bo ten ciągle stał na parkingu, to zdaje się to robić troszeczkę mniej prawdopodobne. Choć nadal wydaje się to być najbardziej prawdopodobną ze wszystkich tych teorii. Ja w ogóle przez chwilę zastanawiałam się, jak jazda samochodem miała ulżyć na ból ucha córce Terry, ale ku mojemu zdziwieniu po wejściu na Reddita okazało się, że całkiem sporo osób tak robi. Okazało się nawet, że w jednym z odcinków Archiwum X, a mianowicie w którym Bryan Cranston ma coś w uchu i jego sposobem na złagodzenie tego bólu jest prowadzenie samochodu, występują takie rzeczy, więc no może po prostu to moja niewiedza tutaj wychodzi. Może ten sposób działa, nie wiem. Jak będzie mnie bolało ucho, to dam wam znać, czy działa. Ale przechodząc do rzeczy, bo strasznie dużo dygresji jakoś tutaj dzisiaj wplatam. Jaki Terry mogła mieć motyw? Można dojść do teorii o tym, że Terry mogła chcieć zemścić się na mężu albo na jego byłej żonie. To jest trochę śliski temat, bo oczywiście Terry twierdziła, że mąż ją zdradza, choć ku temu nie ma żadnych przesłanek. Chciała podobno wynająć na niego płatnego mordercę, co nie doszło do skutku, bo sam pretendent na płatnego mordercę nie zgodził się na taką fuchę. Więc może stwierdziła, że doskonałym pomysłem i sposobem na zmszczenie się na swoim mężu, nie do końca wiadomo za co, ale będzie po prostu pozbycie się jego syna. I tutaj pada pytanie, czy Terry, która tak naprawdę wychowała Kejrona, byłaby w stanie się go tak z zimną krwią pozbyć, zabrać go do szkoły, zrobić mu urocze zdjęcie, po czym wziąć go do samochodu i albo zabić, albo po prostu oddać przyjaciółce, wiedząc, co się z nim stanie. Nie wiem, ciężko mi oceniać, tak naprawdę nie wiadomo. Pozory czasem mogą mylić. Seryjni mordercy zazwyczaj są przystojni i inteligentni, więc dlaczego akurat ta kobieta czy jakaś inna mogła nie dopuścić się takiej czy innej zbrodni. To jest więc jedna teoria, w której to Terry zrobiła coś synowi albo sama, albo współpracując ze swoją najlepszą przyjaciółką. Ale Terry za to miała bardzo dużo, do dzisiaj ma bardzo dużo swoich teorii. Pierwszą z nich jest to, że pracownik szkoły miał widzieć Kejrona z jakimś opiekunem, podobno jednym z rodziców. I tą wersję powiedziała tylko Terry. Ona twierdzi, że o tym powiedział jej właśnie ten pracownik szkoły jeszcze tego samego dnia, nikt inny tego nie potwierdził. Z drugiej strony rozsyłała ona SMS-y o mężczyźnie, do swoich znajomych SMS-y o mężczyźnie, który miał odprowadzić Kejrona wtedy do klasy. Inną sprawą jest to, że dzień wcześniej w okolicy 7-Eleven, który znajduje się niedaleko szkoły,
Pracownicy mieli zauważyć faceta w białym pick-upie, który zachowywał się bardzo podejrzanie. Chodził, kręcił się wokół tego samochodu, rozglądał się, jakby na coś czekał, ale sam nie wiedział zbytnio na co. Więc pracownicy podeszli do niego i zapytali, czy mogą mu jakoś pomóc. Na co ten mężczyzna zapytał się ich, gdzie jest najbliższa szkoła. No i tutaj Terry dopowiada sobie historię, że ten ktoś mógł być odpowiedzialny za uprowadzenie jej syna. No dobrze, to by były te teorie, które przedstawia Terry, które przedstawiała na przestrzeni lat. Ale co z resztą rodziny? Bo tak naprawdę tutaj wszystko kręci się wokół Terry. A więc matka Kyrona, Desiree i jej mąż przebywali wtedy prawie 6 godzin samochodem od Oregonu, więc nie mogli oni bezpośrednio odpowiadać za zaginięcie Kyrona. I nie ma także żadnych sensownych wskazówek, które by mogły wskazywać na to, że mieliby oni jakiś powód albo mogli być winni temu, że Kyron zaginął. Więc raczej oni nigdy nie byli brani pod uwagę i wydaje mi się, że to jest ślepy zaułek. Ojciec Kyrona, Kane, cały dzień przebywał w pracy, ma na to niezbite dowody, wszyscy go tam widzieli, tam był i nigdzie nie wychodził. Jest jeszcze wujek Kyrona, który jakiś czas wcześniej został zatrzymany za molestowanie jakiegoś nieletniego, ale ten z kolei ma niezbite alibi, tak samo jak ojciec Kyrona, więc został wykluczony z grona podejrzanych, więc tak naprawdę nadal zostaje tutaj tylko Terry. Choć nie wiadomo zbytnio, kiedy to wszystko miałoby się stać. Ale właśnie, co jeżeli nikt z rodziny nie był zamieszany w tę sprawę? Co jeżeli Terry tak naprawdę jest niewinna i przez cały ten czas jest niesłusznie oskarżana o coś, czego nie zrobiła, a jej życie tak naprawdę stało się piekłem bezpodstawnie? Oczywiście, ciężko jest ją lubić i ciężko jest podejść do niej z sercem na ramieniu i mówić, że hej, ty jesteś taka biedna i niewinna, bo sama zapracowała sobie tak naprawdę na to, jak jest traktowana. Jak jest odbierana może, bo traktowana niezbyt, nie do końca, bo jeżeli naprawdę nic nie zrobiła, no to gnębienie jej i zastraszanie to nie jest tutaj odpowiednie zagranie, tak? Więc właśnie, co jeżeli to nie Terry i to nie nikt z rodziny? Jeżeli Kyron zaginął w szkole podczas targów, co wtedy? Tak naprawdę, tak jak już mówiłam, to był taki troszeczkę dzień otwarty w szkole. Przewinęło się tam wtedy około 500 osób. Nikt tak naprawdę nie miał żadnych plakietek, żadni rodzice tych uczniów nie byli oznaczeni, mógł tam wejść każdy z drogi. Więc jeżeli ten mężczyzna pod 7-Eleven naprawdę tam był i ta historia miała miejsce, no to on mógł sobie tak po prostu wejść do szkoły i jeżeli miał jakieś nieczyste myśli, a wygląda na to, że jeżeli istniał, to je miał, to mógł tak po prostu sobie wybrać kogoś, uprowadzić z tej szkoły, wyjść z tym dzieckiem i tak naprawdę mogłoby to przejść niezauważone. No i jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to najprawdopodobniej przeszło. Prawdą jest, że jeden z kolegów z ławki Kyrona twierdzi, że widział go jeszcze około 9 rano, ale to jest niepotwierdzona informacja. I tak naprawdę nie wiadomo. Jeżeli tak naprawdę go widział, no to Terry nie mogła go zabrać ze sobą i czegoś mu zrobić. Ale tak jak już mówiłam, ta teoria, jak i żadna inna, tak naprawdę nie jest potwierdzona przez policję, służby milczą i nie wiadomo, czy same nic nie wiedzą, czy po prostu czekają na odpowiedni moment. Jest paru świadków, które twierdzą z kolei, że widzieli, jak Kyron wsiadał do auta z Terry i Kierą po tym, jak wychodzili z szkoły i był to między innymi, miał to być między innymi ten kierowca autobusu, który później odwoził dzieci do domu ze szkoły. I tak, to są tak naprawdę chyba już wszystkie teorie, jakie mi się udało zebrać. I ja powiem wam szczerze, że mam mętlik w głowie. Bo na początku, jak zaczynałam czytać o tej sprawie, jak zaczynałam się wgłębiać, wgryzać w to wszystko, to myślałam sobie, no przecież ta Terry jest winna, wszystko wskazuje na nią, ostatnio go widziała, jest jakaś dziwna, tu wymyśla jakieś rzeczy, no to na pewno jest ona w ogóle, na co oni czekają, dlaczego oni jej nie zaaresztują. Ale w momencie, jak zaczęłam się w to wgryzać, coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że to jednak nie Terry. Kurczę, kiedy miałaby to zrobić? No, nie było żadnych śladów w samochodzie, nie było żadnych śladów na Terry stricte, tak? Poza tym, ona nie miała czasu, żeby odjechać gdzieś daleko,
Tak samo, jeżeli Lidia jej pomagała, to nie miała samochodu, żeby odjechać gdzieś daleko, a wtedy Terry zostało już tylko jakieś 9 minut, żeby gdzieś pojechać, więc to jest bardzo mało możliwe, żeby coś takiego się stało. Znów, przeszukano całe to miasteczko i tak naprawdę nigdzie nie znaleziono śladów chłopaka. I fakt ten, że miasto zostało tak gruntownie przeszukane, a Kairona nigdzie nie było, każe nam w pewnym stopniu sugerować, że porwania mógł dokonać ktoś z zewnątrz. Bo jeżeli tak się wydarzyło, to osoba ta mogła wywieźć Kairona za granicę stanu. I wtedy całe te poszukiwania w promieniu szkoły, w jej niedalekiej okolicy, w całym miasteczku, rzeczywiście nie miały prawa niczego nam pokazać. Jest to taka sprawa, w której nic nie wiadomo. Minęło 20 lat, chłopca nie ma i tak naprawdę rozpłynął się on w powietrzu. I to tutaj nie jest hiperbolizacja, bo naprawdę był widziany, a później już nie. I tak naprawdę nie było żadnego śladu i do dziś żadnego nie znaleziono. Nie ma żadnej potwierdzonej informacji, żeby ktoś widział coś niepokojącego, żeby ktoś słyszał coś niepokojącego, a raczej łatwo się domyślić, że porywany siedmiolatek krzyczałby albo wydałby z siebie raczej jakiekolwiek odgłosy. Tak samo, gdyby ktoś, kogo nie zna, go chciał go uprowadzić, to raczej komuś rzuciłoby się to w oczy. Raczej to jest mało możliwe, żeby chłopiec tak po prostu z kimś poszedł, chyba że go czymś zwabił, jakimiś cukierkami czy czymś takim. Albo rzeczywiście poszedł ze swoją matką. Mniejsza jednak z tym. Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odkryć prawdy. Policja nie ujawnia żadnych tropów, nie wiadomo, czy mają jakieś poszlaki prowadzące do kogoś konkretnego, nie wiadomo, czy w powietrzu wisi już jakiś pozew, czy nie. Tak jak mówię, minęło już 20 lat i jeżeli Kairon żyje, to w przyszłym miesiącu obchodził będzie swoje 20 urodziny. Choć myślę, że nie tylko ja do faktu jego życia jestem sceptycznie nastawiona. Chciałabym natomiast zarówno siebie, jak i was zostawić w bardziej pozytywnym nastroju. Dlatego warto wspomnieć o tym, że bardzo wiele spraw w ostatnim czasie zostało wyjaśnionych. I to nie po upływie 20 lat, a nawet 40 czy więcej w większym okresie czasu. Technika poszła do przodu i coraz więcej takich spraw zostaje rozwiązanych, więc zostaje nam tylko mieć nadzieję, że również sprawa Kairona zostanie w przyszłości wyjaśniona, że osoba, która jest odpowiedzialna za jego zniknięcie, za to, co się z nim później wydarzyło, trafi do więzienia, poniesie konsekwencje swoich czynów i zostanie za to ukarana. Poszukiwania Kairona Hormana były największymi poszukiwaniami w historii stanu Oregon. Łącznie policja wydała na nie ponad $1 milion. Mimo tego nadal nic nie wiadomo. I zostaje nam żyć właśnie ową nadzieją, że coś w tej sprawie kiedyś się wyjaśni, że czegoś się dowiemy, że prawda wyjdzie na jaw. Ja z tego miejsca chciałabym wam podziękować za wysłuchanie tego najdłuższego podcastu na tym kanale. I w zasadzie to tyle z wszystkich tych faktów, które udało mi się zebrać. Przy okazji chciałabym was prosić, żebyście dali znać, jak podoba wam się taki sposób prowadzenia podcastu, bo nie ukrywam, że tym razem postawiłam na bardziej wolny styl. Nie pisałam sobie dokładnego scenariusza, bardziej postawiłam na zapisanie sobie po prostu faktów i mówienie tego, co akurat przyjdzie mi do głowy tak naprawdę. Troszeczkę bardziej postawiłam tutaj na freestyle, więc mam nadzieję, że taki sposób też wam się podoba, bo nie ukrywam, że mnie sprawia on troszeczkę więcej radości, kiedy mogę tak do was pomówić bez takiego sztywnego scenariusza, bez takich sztywnych ram. Bo czasami także przychodzą mi myśli w różnych momentach w czasie tego, kiedy wam coś opowiadam, a później ciężko jest mi to wtrącić gdzieś w środek zdania, a w momencie, kiedy nie mam tego scenariusza takiego sztywnego, to łatwiej mi po prostu reagować na własne myśli tak bardziej ekspresyjnie po prostu.
Z mojej strony dzisiaj to już chyba tyle. Serdecznie zapraszam Was do dzielenia się swoimi teoriami w komentarzach, bo pewnie są jeszcze jakieś, które w internecie krążą albo po prostu przyszły Wam na myśl, kiedy opowiadałam tę historię, a o których tutaj nie wspomniałam, bo tak jak mówię, w tej historii różnych teorii spiskowych jest po prostu milion i nie sposób jest je wszystkie zebrać i o nich wszystkich opowiedzieć. Dlatego serdecznie zapraszam Was do dzielenia się swoimi teoriami w komentarzach, a jeżeli znacie jakieś fakty w tej sprawie, fakty albo po prostu historie, które nie zostały potwierdzone, bo to bardziej prawdopodobne, to również zapraszam do tego, żebyście się w komentarzach nimi ze mną podzielili. Bardzo chętnie o nich przeczytam, wejdę z Wami w jakąś dyskusję. Porozmawiajmy po prostu, porozmawiajmy na ten temat. Zawsze warto rozmawiać, szczególnie jeżeli są to takie sprawy, w których nie ma wyjaśnienia, to te dyskusje, te rozmowy mogą przynieść jeszcze tylko więcej radości i rozwoju nam wszystkim. Także dziękuję za wysłuchanie, zapraszam Was do komentowania i to wszystko na dzisiaj. Bardzo długie to zakończenie, w ogóle cały podcast wyszedł dzisiaj bardzo długi, także dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali do końca. I słyszymy się już niedługo, mam nadzieję, że w równie długim podcaście, bo nie ukrywam, że sprawiają mi one najwięcej radości. I to tyle. Życzę Wam miłego dzionka, miłego wieczoru, dobranoc. Nie wiem, w którym momencie dnia czy nocy tego słuchacie. Także raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.